Jest to bardzo ciężka praca fizycznie, ponieważ przede wszystkim mało się śpi, a dużo się robi. Trzeba po prostu opiekować się tymi gośćmi, tak? Czy to właśnie serwować herbatę, kawę, drinki, ręczniki kąpielowe, no cokolwiek tak naprawdę sobie wymarzą. To są ludzie, którzy, nie wiem, są jakimiś znanymi, dobrze opłacanymi prawnikami na przykład. Albo aktorami. Cena za tydzień wynajmu takiego 40-metrowego jachtu, 9 osób załogi, 11 osób gości, no to jest tak około 200 tysięcy euro. Klaudia, masz 25 lat i pracujesz jako stewardesa na luksusowych jachtach. Jak dostać taką pracę? Oj, to jest... Najcięższa rzecz jakby w tej pracy jest sposób jej dostania, tak? Bo przede wszystkim, jeśli nie mamy doświadczenia już wcześniej w pracy na jachtach, to po pierwsze zazwyczaj musimy mieć bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o hospitality, czyli jakieś hotele, restauracje itd., itd. Ty miałaś takie doświadczenie? Nie, ja jestem szczęściarzem. Jestem po prostu w czepku uradzona, więc trudno było, ale się udało. I to jest tylko kwestia szczęścia, naprawdę. Natomiast po pierwsze trzeba mieć specjalistyczne kursy, które po prostu pozwalają pracować na morzu, czyli tak zwane STCW. To jest taki najbardziej podstawowy kurs, po prostu trzeba go mieć, nawet jeśli, nie wiem, jest się perkusistą na cruise linerze albo coś takiego. Każdy musi wszyscy mieć wszyscy pracownicy kurs. Statku muszą go mieć. No i to są takie podstawy, po prostu jak się zakłada kapok, skakanie do basenu w tym kapoku i takie tam rzeczy. No dobrze, ale kursy, tak, zaświadczenia, kursy, to zaświadczenia. Jedno. Natomiast gdzie te jachty? Tak. No właśnie, w Polsce ich nie ma. Jest parę Polaków, którzy mają jachty, ale jakby nie wiem, kto to jest, nie interesuje mnie to za bardzo. Jakbym dostała taką pracę, to może bym się cieszyła, może nie, nie wiem. W każdym razie, jeśli właśnie nie mamy takiego super doświadczenia, żeby tę pracę zdobyć przez internet, po prostu wysłać CV i dostać, no to jedyną opcją tak naprawdę jest wycieczka na, jeśli mówimy o sezonie tutaj śródziemnomorskim, czyli nasze lato generalnie, powiedzmy gdzieś tam od kwietnia. No to trzeba się wybrać na Lazurowe Wybrzeże, do Francji, do Włoch i po prostu uprawiać tak zwany dockwalking, czyli dosłownie chodzenie po portach. Zdrukujemy 100 CV, codziennie rano sobie robimy wycieczkę, jeden port, drugi port, trzeci port i w każdym z tych portów po prostu łazimy od jachtu do jachtu. Tak było w twoim przypadku właśnie? Tak. Ile sobie czasu na to zarezerwowałaś? Ile CV wydrukowałaś? Za mało. Ja sobie pomyślałam, bo ja wtedy ja przyszłam do tego środowiska po paru latach bycia grafikiem, wypaliłam się, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić i to był taki strzał na zasadzie, dobra, za 3 miesiące jadę, bo to był styczeń, a w kwietniu już trzeba zacząć, powiedzmy. Więc po prostu miałam mało czasu też na zebranie jakiejś rezerwy pieniężnej po prostu. Więc ja sobie dam 3 tygodnie. Myślałam, że to będzie, 3 tygodnie, ile można szukać pracy. No i po 3 tygodniach wróciłam do domu z niczym generalnie. Czyli porażka tak. Na początku. Znaczy trochę tak, nie do końca, ale do tego jeszcze przejdę. W każdym razie, miałam przygotowane CV, z którym mi pomogła dziewczyna, która miała doświadczenie w tym środowisku. I po prostu chodziłam od jachtu do jachtu. Gadałam z ludźmi, próbowałam gadać z ludźmi. Gdzieś tam, jak się szło wieczorem na piwo, to tam, gdzie jest załoga też, żeby zdobywać kontakty, uprawiać networking i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to było doświadczenie zupełnie niesamowite, bo ja nigdy nie byłam tak naprawdę tak daleko od domu sama. Ja jeszcze wtedy z angielskim to tak nie do końca, więc musiałam mówić w obcym języku, w obcym kraju i jeszcze do obcych ludzi. No i w wyjątkowym miejscu, Lazurowe Wybrzeże. Mhm. Jakie to zrobiło na tobie wrażenie? Wow, niesamowite. Ja na początku byłam przerażona po prostu. Pamiętam właśnie swój pierwszy dockwalking. Bo ja mieszkałam wtedy w tak zwanym crewhouse, czyli po prostu takim hotelu specjalnie dla załogi, gdzie też oni oferują też takie porady właśnie, żeby dopracować swoje CV, można je też tam drukować jakby w cenie pobytu tam, to jest bardzo miłe, no i znajdować innych ludzi, którzy też szukają pracy oczywiście.
W każdym razie, jeśli chodzi o wrażenie pierwsze, to było tak, że pojechałam sobie do właśnie takiego nie za dużego portu, przeszłam go 3 razy wzdłuż i wszerz, nie zagadałam do nikogo, nie rozdałam ani jednego CV, usiadłam na ławce i się rozpłakałam, bo byłam tak zestresowana, tak bardzo nie wiedziałam, co ja mam ze sobą zrobić i w ogóle co ja tu robię i że mam samolot powrotny dopiero za 3 tygodnie. Także no, było to straszne na początku, no ale później wzięłam się w garść, poszłam do kolejnego portu, zagadałam już z 2 osobami, więc tak kroczek po kroczku, no a po tygodniu to już po prostu się szło i się rozmawiało z każdym, kogo się tam napotkało. No dobrze, ale 3 tygodnie minęły, a ty wracasz do Polski. Tak, można to nazwać trochę porażką, z drugiej strony zdałam około 150 CV, także wszystkie jachty w okolicy miały gdzieś tam właśnie moje CV, oprócz tego cały czas 100 kilka godzin dziennie spędzałam w internecie, sprawdzając oferty w agencjach crewingowych, na grupach facebookowych i tak dalej, też wysyłałam swoje CV online, poprawiając je w międzyczasie po prostu co tydzień. Ale też u mnie wyglądało to tak, że 2 godziny po tym, jak kupiłam bilet powrotny, bo ja ominęłam ten swój lot, zostając trochę dłużej, no ale później już kasa mi się w ogóle skończyła, więc musiałam wracać. I właśnie 2 godziny po tym, jak kupiłam bilet na samolot, to zadzwonił do mnie kapitan jednego statku, zresztą Polak, i powiedział, słuchaj, no mam dla ciebie robotę. Także faktycznie wróciłam wtedy tutaj na tydzień i po prostu później poleciałam do Portugalii. Na statek od razu, tak. Czyli na jednak, swój pierwszy kontrakt. Czyli jednak nie porażka, tylko sukces. No tak. Udało się. Zaczęłaś od Portugalii, poleciałaś do Portugalii. Tak. Pierwsza praca. Jakie były twoje wrażenia? Ciężko powiedzieć. Ja byłam trochę zaskoczona. Ten jacht był jakby troszeczkę inny niż taki stereotypowy jacht, bo to był tak zwany oldtimer, zbudowany w latach 70., więc to jakby troszeczkę inaczej wyglądało. Aczkolwiek byłam mile zaskoczona tak naprawdę, głównie przez wspaniałą załogę, która tam była. My po prostu do dzisiaj utrzymujemy ze sobą kontakt i jakby jak załoga jest dobra na statku, to można po prostu wszystko przezwyciężyć. Czy to są właściciele, którzy są niemili, czy to jest po prostu sztorm. Tak więc po prostu z dobrymi ludźmi, którzy stają się twoją rodziną na parę miesięcy, no jest wspaniale. Więc to było bardzo miłe zaskoczenie, że zostałam tak dobrze przyjęta, mimo że ja nie miałam tam doświadczenia za bardzo. Nie miałam jakichś super umiejętności, jakby mimo wszystko ludzie chcieli mnie czegoś nauczyć. I jakoś się tam odnalazłam. Jakimi jachtami miałaś okazję do tej pory pływać? Jak one wyglądały? Czym się od siebie różniły? Pracowałam na jachcie zbudowanym kilka lat temu, nie pamiętam dokładnie kiedy. W każdym razie to była taka nówka sztuka, bardzo designerski, po prostu piękny, lśniący w każdym detalu, 40-metrowy, więc już większy trochę, bo tam już było 9 osób załogi, na tym pierwszym było 6. I na tym pracowałam tylko 2 tygodnie. Później znowu pracowałam na oldtimerze 30-metrowym, zbudowanym z kolei we Włoszech, w takiej bardzo znanej stoczni Benetti. To są bardzo jakby szanowane jachty w środowisku. Ale to też było ciekawe, bo pracowałam w stoczni tak naprawdę, bo ten jacht już 7 miesiąc tam stał, więc ja po prostu tam polerowałam, szorowałam i tak dalej, lakierowałam drewno, no takie różne stoczniowe roboty po prostu. A później mój ostatni kontrakt dotychczas był na 20-metrowym jachcie żaglowym. Także to też był zupełnie inny rodzaj pracy. Także miałam taki ładny przekrój. Nigdy nie byłam na takim bardzo dużym jachcie, typu 100 plus metrów, 150 metrów. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy bym chciała nawet. Czy to jest fizycznie ciężka praca? Tak. Znaczy, też zależy oczywiście. Natomiast kiedy są właściciele, kiedy są goście na statku, jest to bardzo ciężka praca fizycznie, ponieważ przede wszystkim mało się śpi, a dużo się robi i po prostu po kilkunastu godzinach biegania w te i we w te, załatwiania różnych spraw i jakby robienia wszystkiego, co się na statku robi. A co się robi, tak przykładowo? Jak wygląda taki dzień na przykład? Tak, wrócę właśnie jeszcze do tego, że przedstawiłeś mnie jako stewardesę, co jest prawdą, ale tylko po części, ponieważ
na moim pierwszym kontrakcie byłam stewardesą, ale również kucharką. O. Tak, trochę przypadkowo, ale nawet wyszło nieźle, jak się okazało. Wszyscy żyją. Tak, wszyscy żyją. Właściciele byli zadowoleni. No, do czasu. Coś im tam nie podpasowało w pewnym momencie. W każdym razie załoga była bardzo zadowolona. Później na kolejnych kontraktach natomiast byłam troszeczkę, chciałam się przekwalifikować bardziej na pokład, bo jednak ja lubię na statkach być związana bardziej z morzem niż taką typową obsługą hotelową, tak bym to określiła. Więc byłam stewardessą, ale również deki, czyli jakby tą część na pokładzie też wykonywałam. Także taki typowy dzień, powiedzmy stewardessy samej w sobie, tak zaczniemy od tego, no to rano trzeba wstać, przygotować stół do śniadania, czy przygotować śniadanie, jeśli to nie wymaga kucharza, bo nie, wiemy, że właściciele jedzą musli albo coś. Zaserwować kawę, herbatę i tak dalej, kiedy oni jedzą, no to trzeba przejść się po kabinach i je uprzątnąć, posłać łóżka, no właśnie taka typowa obsługa hotelowa. Później zazwyczaj się gdzieś wypływa, chyba że już się gdzieś płynie albo jest się na kotwicy, no to trzeba po prostu opiekować się tymi gośćmi, tak? Czy to właśnie serwować herbatę, kawę, drinki, ręczniki kąpielowe, no cokolwiek tak naprawdę sobie wymarzą. Oczywiście serwowanie również lunchu, nakrywanie do stołu wtedy. Po lunchu czasem goście wychodzą, czasem nie wychodzą, więc też trzeba się nimi zająć albo ich zostawić w spokoju, zależy co lubią. No i wieczorem oczywiście jeszcze kolacja, no to tu już w ogóle zastawianie stołu to jest po prostu sztuka. I ja mówię to całkiem serio. Jak widzę zdjęcia... Czyli wieczory są najbardziej wystawne, tak? Tak, zdecydowanie. One zawsze mają jakiś temat i po prostu jak widzę zdjęcia ludzi, którzy wrzucają gdzieś na grupę, żeby się pochwalić swoją pracą, to aż się czuję zazdrosna, że ja tak nie umiem, mimo że jestem grafikiem, więc powinnam jakby umieć w design, ale to, co oni robią, to czasem naprawdę po prostu wow, dech zapiera. Co jedzą właściciele jachtów? No to są ludzie, którzy jedli w niejednej pięciogwiazdkowej restauracji, tak? Więc zazwyczaj jak zatrudniają kucharza, to jest jakieś tam wykwintne dania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast akurat jak ja byłam kucharką, to właściciele chyba nie mieli jakichś bardzo wyszukanych podniebień, tak bym powiedziała, i po prostu czasem mówili, no dobra, tu weź nam zrób parówki z kukurydzą i ziemniakami. Poważne? Więc załoga jadła steki, a oni jedli parówki. Okej. Ja jakby wykonuję to ich wolę, tak? Ja jestem przed nimi zatrudniona, płacą mnie, więc niech mają to, co chcą. Czy wiadomo, kim są właściciele tych statków, jachtów? Jacy to są ludzie? Czym się zajmują? Znaczy, załoga zazwyczaj coś tam wie. Znaczy, to nie jest tak, że oficjalnie w kontrakcie ma się napisane, kim jest właściciel twojego statku, no tylko, że jakby rozmawia się z tymi ludźmi czasem, po prostu. Tak, no i to też różnie bywa, no bo wiadomo, żeby mieć statek, to jednak trzeba mieć dużo pieniędzy, więc raczej to są ludzie, którzy, nie wiem, są jakimiś znanymi, dobrze opłacanymi prawnikami na przykład, albo aktorami, albo po prostu są bogaci z urodzenia, albo, nie wiem, są arabskimi szejkami. No, różni ludzie. Ale jakby łączy ich to, że mają dużo pieniędzy po prostu. A za co najbardziej lubisz tę pracę? Za przygody? Zdecydowanie. Za to, że mogę pozwiedzać trochę świata, bo to też jest właśnie różnica między, powiedzmy, takim pływaniem na jakichś handlowych jachtach, a pływaniem tutaj, że ja sobie mogę pozwiedzać trochę. Oczywiście nie zawsze, no bo wiadomo, że jak są goście, właściciele na statku, to raczej nie ma się tego wolnego czasu, no ale oni nie są non-stop. Także jak już praca cała jest wykonana, to po prostu mam czas wolny, czasem mam wolne weekendy, więc mogę sobie pozwiedzać różne dziwne zakątki różnych dziwnych krajów. Po prostu. Akurat w moim przypadku było to tylko Morze Śródziemne, póki co. Jakie ciekawe miejsca, miasta udało ci się dzięki tej pracy zwiedzić? Myślę, że ciekawym miastem była Cartagena. I tam w ogóle byliśmy tylko dlatego, że właściciele nas tam wysłali, ale zupełnie bez nich, więc mieliśmy po prostu jeden dzień wolny tam.
Zwiedzałam również Ibizę, też miałam 2 dni wolnego właśnie w Ibizie, no mniej więcej wolnego, więc mogłam sobie pozwiedzać. Byłam bardzo długo w Portugalii, w Kaszkasz, to jest właśnie niedaleko Lizbony, zresztą Lizbonę też zwiedziłam dzięki temu. Co jeszcze? Francja, właśnie wybrzeże, jakieś takie małe miasteczka, Monako, Nicea, także naprawdę ciekawe rzeczy tam widziałam. Ważne pytanie. Ile można w ten sposób zarobić? Jakie to są pieniądze? Na takim stanowisku, powiedzmy najniższym, gdzieś tam początkowym, to jest około 2,5 tysiąca euro miesięcznie, z czego no, nie wydaje się tych pieniędzy za bardzo, no bo wiadomo, że ma się nocleg, jedzenie, ma się gdzie spać, ma się jakieś podstawowe kosmetyki też, więc nie trzeba wydawać nie wiadomo jakich sum, no chyba, że na jakieś własne przyjemności. Także można sobie trochę odłożyć i dobrze, że o tym mówię też na głos, bo jakby takie cwaniactwo zdarza się nie tylko w Polsce, wbrew pozorom. I po prostu czasem zdarzają się takie oferty po prostu poniżej krytyki, że ktoś oferuje za taką pracę, nie wiem, 1000 euro czy coś takiego. No to takie ogłoszenia, czy jak ktoś po prostu zgłosi, że dostał taką ofertę, czy to na grupie na Facebooku do poszukiwania pracy, czy to właśnie w agencji, no to takie ogłoszenia są banowane. Czy załoga jachtów dostaje napiwki być może? Na prywatnych nie bardzo, bo właśnie, bo są 2 rodzaje statków, są prywatne i czarterowe. Na czarterowych dochodzą jeszcze napiwki. Zazwyczaj jest to może nie połowa, ale, znaczy może nie drugie tyle, ale one też są całkiem wysokie. Tylko, że na czarterowych jest też dużo więcej pracy, także coś za coś. Dlaczego jest więcej pracy na czarterowych? Na czym polega różnica? Różnica polega przede wszystkim na tym, że na prywatnym jachcie, no wiadomo, że jakby właściciel rzadko kiedy spędza tam czas non-stop. Tak? Bo wiadomo, że też musi pracować, jak ma wakacje, no to zazwyczaj nie ma tych wakacji 5 miesięcy czy ileś. Więc po prostu zazwyczaj, przynajmniej tak jest z mojego doświadczenia, oczywiście różnie bywa. Ale zazwyczaj jest tak, że jest dość krótko, w jakichś odstępach czasu, natomiast jeśli statek jest zabukowany na te czartery po prostu tydzień po tygodniu, z jakimś dniem przerwy na przykład, no to wtedy już nie ma ani czasu za bardzo na zwiedzanie, ani nawet na odpoczęcie, ani na sen, ani nic takiego. Bo ci, którzy czarterują, są na statku no i chcą ten czas wykorzystać. Tak? No tak, dokładnie. Czy wiadomo, jakie to są pieniądze, ile trzeba zapłacić, żeby na przykład wynająć taki jacht na... No nie wiem, na dzień? Na dzień nie wiem, natomiast ponieważ cena zazwyczaj, no można sobie po prostu też na stronach czarterowych zobaczyć. W każdym razie tak przykładowo cena za tydzień wynajmu takiego 40-metrowego jachtu, 9 osób załogi, 11 osób gości, jakby all inclusive i tak dalej, tu już jest wszystko wliczone, no to jest tak około 200 tysięcy euro za tydzień. Pytałem cię o to, za co tę pracę lubisz najbardziej. Zastanawiam się też, czy są rzeczy, za które jej nie lubisz. Tak, zdecydowanie, ponieważ trzeba dużo poświęcić po prostu. Bo jak się wyjeżdża na parę miesięcy, to wiadomo, że kontakt z najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi jest bardzo utrudniony. Oprócz tego, jeśli ma się jakieś hobby, z którym się jest bardzo związanym, to niestety trzeba je porzucić na jakiś czas. Także no jest dużo takich wyrzeczeń, nie wiem, twoja przyjaciółka ma ślub, fajnie, wyślesz jej pocztówkę, tak? Także no niestety tutaj trzeba sobie przekalkulować, co człowiek chce zrobić, co mu się bardziej opłaca. Wspomniałaś chwilę temu, że praca na jachcie to wiele przygód. Jaka była największa i najwspanialsza, jaką pamiętasz? I zapamiętasz pewnie na długo. Największą przygodą, może nie najwspanialszą, bo to nie określiłabym tego w ten sposób, był sztorm, który przeżyliśmy na pierwszym statku. Płynęliśmy wtedy z Ibizy do Walencji i niestety no, tak się złożyło, że nie dało się uniknąć sztormu osiągającego 9 w skali Beauforta. I to było takie przeżycie, które sprawiło, że zaczęłam myśleć trochę inaczej o swoim życiu, ponieważ naprawdę były takie momenty, że po prostu jak statek płynie i się buja na boki, to mniej więcej czuć, gdzie jest ten punkt, że jak się przechyli jeszcze jeden stopień, to już się nie odwróci.
I my osiągaliśmy ten punkt kilka razy. Ja wtedy naprawdę byłam przerażona. Zastanawiałam się, czy dopłyniemy w ogóle kiedykolwiek do brzegu, czy zobaczę kiedykolwiek moich bliskich jeszcze raz. Także było to, nie było to wspaniałe przeżycie, było to zdecydowanie straszne przeżycie. Natomiast myślę, że troszeczkę zmieniło w moim myśleniu i uważam, że to była niezła przygoda mimo wszystko, że jak już przeżyliśmy, jak już dopłynęliśmy i już przestaliśmy pić w tej knajpie, jak tylko zeszliśmy ze statku, to jakby zaczęliśmy to dobrze wspominać, bo dzięki właśnie temu, że nasz kapitan, nasza pierwsza oficer, nasza deki byli na tyle dobrze wyszkoleni i mieli na tyle duże umiejętności, po prostu przeżyliśmy. Tylko dlatego. Właściciele tego jachtu, jak oni to przeżyli? Oni tam nie byli. Tak, oni sobie polecieli samolotem trochę wcześniej. Także trochę poczuli po kieszeni po prostu później, bo statek ucierpiał w tym sztormie i w środku, i na zewnątrz, jakby nie dało się go zabezpieczyć na tyle, żeby nic się tam nie stało, także jeśli już, to właśnie odczuli trochę po kieszeni. Nie wiem, czy byli bardzo przejęci swoją załogą, szczerze mówiąc, nigdy nam nie powiedzieli tego chyba, no ale tak, ich tam nie było. Ale udało się, żyjesz. Tak. Klaudia, bardzo dziękuję za niezwykle ciekawą rozmowę. Dziękuję.